Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na TBR, czyli na moje czytelnicze plany na wrzesień. Wiem, że jest już połowa miesiąca, a ja dopiero będę mówić o planach czytelniczych na ten miesiąc, ale no, w ostatnich miesiącach jestem po prostu do tyłu ze wszystkim, sami wiecie z jakiego powodu, także nie będę się już tutaj powtarzać. Jeżeli chodzi o wrzesień, to zaplanowałam sobie kilka książek, jedną już zdążyłam w międzyczasie przeczytać, ale mimo wszystko Wam ją tutaj pokażę, jedną właśnie teraz zaczęłam, także no, mam nadzieję, że ten TBR zostanie tak w miarę spełniony. Mam też dwie takie książki, które Wam tutaj pokażę, które zaczęłam kiedyś, dosyć dawno temu, jedną bardzo dawno temu, jedną może nie aż tak dawno, ale jednak ona leży gdzieś tam rozpoczęta na mojej półce i też chciałabym w tym miesiącu troszkę je podczytywać, no bo też chciałabym w końcu je przeczytać i takich nie odkładać w nieskończoność, więc może już bez zbędnego przedłużania przejdę do konkretów. Aha, dodam jeszcze tylko, że sporo z tych książek będę Wam wyświetlać w formie okładki, ponieważ nie mam ich w formie papierowej jeszcze, ale ja sobie zamówiłam i one już do mnie idą, także ostatecznie będę je miała już niebawem, bo nie wszystkie z nich są dostępne na Legimi, dlatego właśnie o tym wspominam. I może pierwsza książka, którą Wam tutaj pokażę, to będzie nowość od nowego też wydawnictwa Szczeliny. Szczeliny to jest taki imprint wydawnictwa otwartego, które ma się skupiać tylko i wyłącznie na wydawaniu literatury faktu. No i pierwsza książka, która została wydana właśnie w tym wydawnictwie, to jest książka Ameryka, Dom podzielony Andrzeja Kochuta. Andrzej Kochut, to z tego co tutaj przeczytałam, jest amerykanistą i ekspertem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i specjalistą do spraw nowych mediów, także wydaje mi się, że jest to osoba, która rzeczywiście zna się na temacie, wie o czym pisze. Tutaj też jest napisane, że jest to twórca popularnego podcastu po amerykańsku. Ja akurat tego podcastu nie znam, ale jeżeli Wy znacie, to koniecznie dajcie znać, czy warto go przesłuchać. No i właśnie jest to taka książka o najnowszej historii Stanów Zjednoczonych, o tym, co tam się dzieje w ciągu ostatnich lat. To znaczy tutaj w ogóle całość zaczyna się, bo tak jak mówię, zaczęłam ją już czytać. Co prawda jestem dopiero na 30 stronie w drugim rozdziale, więc wiele Wam o niej nie powiem, natomiast rozpoczyna się ta książka wyborami prezydenckimi, tymi ostatnimi w Stanach Zjednoczonych, które wygrał Biden i jak to skonfliktowało społeczeństwo amerykańskie i jak zwolennicy Trumpa też tam szturmowali na Kapitol, jak to wszystko wyglądało. Także jest to taka naprawdę najnowsza historia, to co właściwie dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych i jak to wszystko wygląda. Tutaj mottem takim tej książki są słowa Abrahama Lincolna, nie wiem czy je gdzieś tutaj znajdę, a są. Dom podzielony ostać się nie może. No i chyba w całej tej książce chodzi o to, że amerykańskie społeczeństwo jest na ten moment bardzo spolaryzowane i chyba będzie tutaj jakaś taka próba, nie wiem, odkrycia, czy ono może zostać ponownie zjednoczone, także bardzo jestem ciekawa. Widziałam już pierwsze recenzje tej książki i są one naprawdę bardzo obiecujące, także no myślę, że tutaj nie będzie rozczarowania. Druga książka i to jest ta, którą już skończyłam czytać. Jej akurat nie mam w formie papierowej i też nie planuję mieć, bo jest dostępna na Legimi, a to raczej była taka odskocznia. I jest to The Love Hypothesis, na pewno o niej słyszeliście, bo jest to bardzo głośna książka. To znaczy, ja słyszałam, że ona jest bardzo popularna gdzieś tam na TikToku i że w ogóle właśnie TikTok ją tak wypromował. Natomiast ja chyba na TikToku nigdzie jej nie widziałam. Ona gdzieś tam mi mignęła na Instagramie na pewno. Natomiast to, co mnie skłoniło do sięgnięcia po tę książkę, to polecenie mojej przyjaciółki. Ja ją już wcześniej widziałam i sobie ją pobrałam gdzieś tam właśnie z nowości na Legimi, natomiast właśnie moja przyjaciółka też ją czytała w ostatnim czasie i powiedziała, że to jest takie fajne, lekkie czytadło, całkiem przyjemne, więc postanowiłam spróbować, a myślę, że akurat potrzebowałam czegoś takiego dla rozluźnienia. To jest historia doktorantki na Uniwersytecie Stanford, która wdaje się w taki udawany związek ze swoim, właściwie nie ze swoim wykładowcą, ale z wykładowcą tej uczelni, ponieważ aby gdzieś tam ratować związek swojej przyjaciółki poniekąd, a raczej dać do zrozumienia swojej przyjaciółce, że chłopak, którego ona bardzo lubi, nie interesuje naszej głównej bohaterki, no to postanawia właśnie pocałować przypadkowego mężczyznę na oczach tej swojej przyjaciółki Ann. No i kiedy to się dzieje, okazuje się, że tym mężczyzną jest właśnie słynny wykładowca na tym uniwersytecie. Słynny, ponieważ z jednej strony jest to wybitny naukowiec, który ma naprawdę wiele osiągnięć na swoim koncie mimo młodego wieku, a z drugiej, ponieważ słynie on z takiej nieprzystępności i studenci raczej go nie lubią. Nie lubią, to za mało powiedziane, no to jest po prostu najbardziej znienawidzony wykładowca wśród doktorantów. No i właśnie ten trop tutaj udawanej randki jest głównym tematem tej książki i na tym się zatrzymam. To jest książka, która była w planach na ten miesiąc, udało mi się ten plan już zrealizować, ale o moich wrażeniach opowiem Wam w podsumowaniu miesiąca. Kolejna książka, którą bardzo we wrześniu chciałabym przeczytać, to jest Świeżynka, niedawna premiera i to jest właśnie jedna z tych książek, które do mnie idą już w paczce, którą zamówiłam, a jest to Malibu płonie, Taylor Jenkins Reid, czyli autorki książki Siedmiu mężów Evelyn Hugo i Daisy Jones. Jeżeli chodzi o Daisy Jones, to ja nie jestem fanką, natomiast Siedmiu mężów naprawdę bardzo mi się podobało i jestem ciekawa Malibu płonie.
To ma być taka historia o chyba tenisistach, wydaje mi się, o jakiejś bogatej rodzinie, o głównej bohaterce i jej braciach, którzy robią jakąś wielką imprezę w swoim domu w Malibu, no i okazuje się, że ta impreza kończy się pożarem. Także brzmi to no tak jak właściwie pozostałe książki Taylor Jenkins Reid, bo ona znalazła sobie jakąś taką niszę, że pisze o wymyślonych słowach, ale wydaje mi się, że te jej historie są, ponieważ one są wiarygodne, no nie oszukujmy się, wiele osób, na przykład Daisy Jones, pisało, że ciężko im uwierzyć, że taki zespół rzeczywiście nie istniał i wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu mimo, że samego zespołu Daisy Jones faktycznie nigdy nie było, to inspiracja różnymi zespołami popularnymi w latach 70. była tam ogromna. No i wydaje mi się, że właśnie to jest to, co autorka robi, to znaczy adaptuje sobie różne historie różnych sławnych osób i przerabia je na swoją książkę. Także zobaczymy, tak jak wspomniałam, Siedmiu mężów bardzo mi się podobało, Daisy Jones niekoniecznie, także jestem ciekawa, gdzie uplasuje się Malibu płonie. I kolejna książka, która też do mnie idzie właśnie w tej paczce, to jest bardzo głośny ostatni reportaż, też nowość i jest to Columbine, czyli książka, która dotyczy strzelaniny w amerykańskiej szkole z 1999 roku. Była to jedna z najgłośniejszych strzelanin. Tam sprawcami byli tak naprawdę nastolatkowie, uczniowie tej szkoły i jest to chyba tym bardziej właśnie przerażające, że to po prostu były dzieci, a jednak ta broń była dla nich tak dostępna, bez żadnego problemu, że byli w stanie zorganizować właśnie coś takiego. Słyszałam mieszane opinie na temat tego reportażu, ale też słyszałam, że jest to taka książka, która bardziej skupia się na ofiarach i właśnie to przypomina mi trochę książkę 11 września, czyli Dzień, który zatrzymał się świat, dokładnie taki jest pełny tytuł. I tamta książka właśnie też skupiała się bardzo mocno na ofiarach, było to takie trochę upamiętnienie osób, które zginęły tamtego dnia i wydaje mi się, że w Columbine może być coś podobnego, także nastawiam się na naprawdę dobry, rzetelny reportaż, właśnie taki, który bardzo szczegółowo będzie opisywał te wydarzenia, a jednocześnie oddawał hołd gdzieś tam osobom, które w tej strzelaninie straciły życie. Bardzo chciałabym też przeczytać Akty desperacji, które są na moim TBR-ze już od dłuższego czasu, mam je pobrane na Legimi. To jest taka książka, która opowiada o toksycznej relacji między dwójką bohaterów, ale słyszałam o niej naprawdę świetne opinie, bardzo dużo osób się nią zachwyca. To też z tego co wiem jest irlandzka proza, a ja ostatnio gdzieś tam tą irlandzką prozą zaczynam się interesować. Wydaje mi się, że ona bardzo mocno wybija się na ten światowy rynek, bo przecież mamy i Sally Rooney, i Louise O'Neill, i tą autorkę, która napisała Snowflake, nie pamiętam jak ona się w tym momencie nazywała, Louise Nelson chyba. No i wychodzą też książki w pauzie typu Intymności, które napisała Lucy Caldwell, również Irlandka i one również dotyczą irlandzkiej społeczności. Także wydaje mi się, że ta Irlandia jest teraz takim mocnym trendem w literaturze światowej, więc idąc za ciosem chcę właśnie przeczytać Akty desperacji i mam nadzieję, że ta książka bardzo mi się spodoba. No i słuchajcie, to o czym wspomniałam na początku, czyli książki, które kiedyś rozpoczęłam i chciałabym przynajmniej je, może niekoniecznie skończyć w tym miesiącu, ale gdzieś tam z nimi ruszyć do przodu. I jedną z nich jest książka Dziewczyna, kobieta, inna. Ja też o niej mówiłam wielokrotnie w moich TBR-ach. No i kiedyś ją zaczęłam, przeczytałam 150 stron, natomiast jakoś ciężko mi się tę książkę czyta, ciężko mi się wbić w tę historię i jakoś tak ją odłożyłam na półkę i do niej na razie nie wróciłam, więc chciałabym troszkę gdzieś tam podgonić właśnie we wrześniu. A druga książka to jest coś, co zaczęłam bardzo dawno. I jest to biografia Elżbiety II, królowej, która no niedawno niestety zmarła. No i myślę, że właśnie przez to, że teraz tyle się o tym mówi, jest to dobry moment, żeby troszkę gdzieś do tej książki wrócić. No bo to zainteresowanie jest duże, nie ukrywajmy, przy takich właśnie, to jest historyczne wydarzenie, jakby nie było. Zainteresowanie społeczne jest bardzo duże, także wydaje mi się, że jest to dobry moment, żeby gdzieś tam trochę sobie tej książki podczytać. Ale problem z nią jest taki, że ona no po pierwsze jest formatem bardzo duża, bo porównując ją do zwykłej książki, takiej jak na przykład tutaj mam Dom podzielony, no to ona jest jednak troszkę większa. A po drugie, ma maleńką czcionkę i maleńkie marginesy, i to naprawdę maleńkie. Może jak nie zapomnę, to uda mi się Wam gdzieś tutaj wrzucić przebitkę, jak to rzeczywiście wygląda. No ale to są naprawdę maluszki, także ciężko się to czyta, chociaż biografia królowej Elżbiety jest bardzo ciekawa, wydaje mi się. No to właśnie trochę mnie zniechęca to, jak ta książka jest wydana. No i w zasadzie to by było na tyle z moich planów czytelniczych na wrzesień, ale jak to zawsze bywa, zawsze może wpaść coś nowego, zawsze coś może wypaść, coś się pozmieniać w tym TBR-ze, także wiadomo, że nie będę się go tak w 100% trzymać, natomiast na ten moment to są właśnie te książki, które chciałabym poznać. Koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na wrzesień. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!